jest nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego. Czwarta Księga Mojżeszowa, 14 rozdział, 18 werset. Pewien człowiek kilkakrotnie w swoim życiu uniknął śmierci. Gdy podczas górskiej wycieczki w Alpach załamała się pod nim cienka warstwa lodu, o mało nie utonął w jeziorze. Innym razem jego łódka wywróciła się do góry dnem podczas sztormu i swoje życie zawdzięczał jedynie ratownikom policji wodnej. Gdy miał 40 lat, zachorował na białaczkę, jednak dzięki doskonałej opiece medycznej i wielu terapiom choroba zatrzymała się w bezpiecznym stadium. Po tych tragicznych przeżyciach Bóg darował mu jeszcze 15 lat życia, po których zginął tragicznie podczas potężnej burzy, przygnieciony w czasie jazdy samochodem przez spadające drzewo. Dlaczego właściwie o tym wszystkim piszę? Ponieważ opisany powyżej człowiek na co dzień, miły i przyjazny wobec innych, miał wierzącego przyjaciela, który wiele razy rozmawiał z nim na temat wiary w Pana Jezusa Chrystusa. A chociaż znał Biblię i słyszał o Bogu wielokrotnie, to jednak nie przyjął do serca tej myśli, że potrzebuje osobistego Zbawiciela i że tylko w Nim nie ma dla niego potępienia. Bóg chciał uratować tego człowieka i ostrzegał go bardzo wyraźnie przez wszystkie wydarzenia w jego życiu. Aż w końcu, pewnego dnia podczas burzy, jego życie na ziemi dobiegło końca. W ciągu krótkiej chwili został odwołany do wieczności, aby stanąć przed Bogiem, swoim Stwórcą, w pełnej odpowiedzialności. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Joba 33 rozdział 29 do 30 wersetu. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi. List do Rzymian, 2 rozdział, 4 werset.